Drodzy widzowie, witam Was w trzecim odcinku programu IT Biznes o nowych technologiach w biznesie. Dzisiaj będziemy opowiadać o bardzo wielu ciekawych tematach. Mamy na przykład kwestię e-wyborów, tego czy one się odbędą w ogóle w formie fizycznej, czy możliwe jest przeniesienie tych wyborów do internetu. Także opowiemy o premierze najnowszych smartfonów Huawei, które nie mają usług Google. Te smartfony nawet mam obok siebie, więc je pokażę. A potem będziemy opowiadać o tym, jak prowadzić wideokonferencje przy użyciu jakich narzędzi oraz jakie oprogramowania, żeby taka wideokonferencja była sprawna i żeby była profesjonalna. Teraz moim gościem jest Ernest Frankowski, założyciel firm IT9 i Nowy Wymiar Prawa, ekspert od podatków i metodyk Agile. Ernest, ja chciałbym zacząć od tematu e-wyborów. Wybory zbliżają się, już mamy je prawie za pasem, 10 maja są zaplanowane. Jest ryzyko, że będziemy musieli iść do komisji wyborczych osobiście, ryzykując swoim zdrowiem i życiem, bo wiadomo, jaką mamy sytuację obecnie. Alternatywnie te wybory mogłyby się odbyć przez internet i pytanie do Ciebie brzmi, czy to technicznie i czy prawnie jest możliwe, żeby takie wybory przeprowadzić już 10 maja zdalnie właśnie przez internet? Tak, no to jest dobre pytanie. Odpowiadając na nie na poziomie organizacyjnym i takim technicznym, no to tak jak właśnie zauważyłeś, trzeba sięgnąć do kwestii prawnych i tutaj konstytucja wyraźnie mówi, że wybory, w tym przypadku prezydenckie, muszą być tajne, bezpośrednie, równe i powszechne. I teraz cały problem polega na tym, że jak te cztery przymiotniki zestawić z technologią? No zasadniczo wybory, jak każdy proces zdalny, obecnie da się przeprowadzić za pomocą zresztą tych technologii, które co jakiś czas pokazujesz w tym programie, dałoby się to przeprowadzić w sposób zdalny. Tylko problem polega na tym, że konia z rzędem temu, kto odpowie na pytanie, która technologia i jaka jej implementacja spełnia te cztery kryteria. Bo jeżeli tutaj nie będziemy mieli 100% pewności, że implementacja systemu do e-wyborów będzie dawała takie cechy, że będzie można mówić o tych wyborach, że mimo, że one są zdalne, to są właśnie tajne, bezpośrednie, równe i powszechne, no to oczywiście wybory można przeprowadzić, ale istnieje ryzyko, że w przyszłości ktoś czy wiele grup czy osób będzie słusznie lub niesłusznie, ale będzie miało podstawy do kwestionowania ważności tych wyborów. Więc pytanie nie jest, czy można przeprowadzić wybory na odległość, czy wybory w formie e-wyborów, tylko jak je przeprowadzić, żeby nie było wątpliwości, że są legalne. Ale czy technologie, którymi teraz dysponujemy, potencjalnie są umożliwiają przeprowadzenie takich wyborów? Czyli to jest kwestia raczej prawna, tak, żeby zezwolić na taką możliwość? No, niekoniecznie, bo te cztery przymiotniki są bardzo wymagające od technologii. To znaczy, żeby stworzyć system, który będzie spełniał kryteria kryjące się za takimi czterema słowami, to wymaga czasu. To znaczy nic, co byśmy teraz zrobili w ciągu kilku tygodni, nie będzie tak zrobione, żeby po prostu wykluczyć możliwość, żeby ktoś te wybory kwestionował z powodu właśnie niespełniania tych kryteriów, co z kolei wynika z tego, jaka i jak dana technologia zostanie zaimplementowana. Tego nie da się zrobić w ten sposób szybko, tak żeby w ciągu kilku tygodni mieć system do e-wyborów, gdzie cały kraj mógł głosować zdalnie. No i żeby ta technologia adresowała te wymagania z konstytucji. To można było zrobić na spokojnie przez lata wcześniej. Wiele krajów prowadziło wewnętrzne dyskusje o e-wyborach i nie jest przypadkiem, że bardzo w niewielu krajach powszechne e-wybory no jakby nie są czymś takim, co jest w systemie prawnym czy technologicznym danego państwa dosyć powszechne. To jest raczej rzadkość, bo po prostu jest olbrzymi spór, jaka technologia takie wymagania adresuje. Było dużo dyskusji, czy blockchain jest taką technologią. Blockchain, który jest no, dosyć trudny do opanowania i wdrożenia i na przykład mógłby dawać jednocześnie ten przymiot tajności, a równocześnie równości i powszechności, ale to wymaga czasu. Nikt takiego systemu do 10 maja po prostu nie stworzy, a przynajmniej nie takiego systemu, żeby nie było wątpliwości, czy wybory były legalne. Ja wyobrażam sobie, że jeszcze kolejnym problemem jest to, że osoby starsze w przypadku takim, że musiałyby takie osoby korzystać z technologii w przypadku głosowania, miałyby problemy z opanowaniem tych technologii. Więc to jest chyba nie tylko i wyłącznie kwestia prawna czy implementacji samych urządzeń czy oprogramowania, ale również łatwości obsługi takiego rozwiązania. No, czy tu się z tobą nie zgodzę, bo to, co powiedziałeś, no to oczywiście jest prawda, ale chodzi o to, że to adresuje kwestię prawną. To znaczy osoby starsze czy wykluczone cyfrowo, gdyby miały do wyboru właśnie w tych wyborach tylko możliwość głosowania zdalnego za pomocą nawet najdoskonalszej technologii, to te osoby czy pojedynczo, czy w grupie, jako jakaś grupa nacisku interesu, może powiedzieć, że dla nich wybory nie były równe.
Właśnie z tego powodu, więc to jest wciąż kwestia właśnie wynikająca bezpośrednio z tych czterech przymiotników. Tajne, bezpośrednie, równe i powszechne. No, ta technologia musiała być bardzo rozpowszechniona, dostępna do wszystkich, łatwa, niezależna od tego, czy mamy dostęp do internetu, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. To, co teraz, tak jak wspomniałeś, rozpala umysły wszystkich na scenie czy politycznej, czy gospodarczej, to jest trochę coś innego, bo to jest po prostu wprowadzenie mechanizmów dla pewnych grup, żeby z powodów siły wyższej głosowały zdalnie. Nie te wybory mają być jako całość zdalne, tylko dla pewnych grup. A i tak jest szereg wątpliwości, czy to nie spowoduje, że te wybory będą kwestionowane odnośnie ich ważności. No chociażby kwestia wieku. Dlaczego od takiego, a nie innego? Co to znaczy w kontekście bycia na kwarantannie i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest kwestia, którą państwo w stanie takiej ekstraordynaryjnych okoliczności, w stanie ekstraordynaryjnym jest w stanie prawidłowo i bez żadnych wątpliwości zaapelować na kilka tygodni przed jakimikolwiek wyborami. Rozumiem, czyli tak naprawdę mamy teraz w zasadzie tylko dwie opcje. Albo fizycznie pójdziemy do tych urn, albo wybory będą musiały być przełożone tak naprawdę. Nie ma trzeciej opcji, nie ma trzeciej możliwości. No albo tak, jak to zostało teraz opracowane, z ryzykiem, że wybory będą kwestionowane. No bo oczywiście można sobie wyobrazić, że wyślijmy po prostu wszyscy do PKW, ja tutaj upraszam, Państwowej Komisji Wyborczej, maila z naszym głosem. No ale czy jakikolwiek, czy na właśnie na tych komunikatorach, czy systemach do pracy grupowej. No ale odpowiedzmy sobie na pytanie, czy wszyscy mają maila, czy umieją ten, czy wszyscy mają, a czy w ogóle takie narzędzia zapewniają tajność, bezpośredniość, czy nie ma wykluczonego ryzyka, że ktoś za taką starszą osobę tego maila wysyła. No to jest olbrzymie pole do tego, żeby powiedzieć, że wybory były nieważne, ale oczywiście można je przeprowadzić, tylko problem jest wyłącznie w kwestii późniejszego uznania, czy one są ważne, czy nie, z punktu widzenia dzisiejszej konstytucji. Rozumiem. Bardzo Ci dziękuję. Przechodząc do kolejnego tematu, leży koło mnie urządzenie, które miało premierę dosłownie kilka dni temu. To jest smartfon Huawei P40 Pro. Chciałem pokazać to urządzenie z tego względu, że jest to telefon, który nie ma usług Google, czyli linia telefonów Huawei P40 była najważniejsza, czy linia telefonów Huawei P była najważniejszą linią dla tego chińskiego producenta. Co roku te telefony podnosiły poprzeczkę, jeśli chodzi o jakość wykonywania zdjęć. Tymczasem w wyniku sporu handlowego między Stanami Zjednoczonymi a Chinami Stany zabroniły firmom amerykańskim współpracy konkretnie tylko z firmą Huawei. Efekt jest tego taki, że Huawei nie może stosować usług Google na swoich telefonach i urządzenie, które ma wybitne umiejętności czy wybitne możliwości fotograficzne, nie ma tych usług Google, czyli nie ma sklepu Google, nie ma YouTube'a, nie ma Gmaila, nie ma map Google. Oczywiście pewne to aplikacje są. Jak pokażę tutaj ekran, jak wygląda na tym telefonie. Na początku ten telefon wygląda jak każdy inny telefon z Androidem, bo tu jest Android, ale nie można tutaj typowych aplikacji instalować. Jest alternatywny sklep App Gallery, w którym jak już zdążyłem sprawdzić, bardzo wielu tych aplikacji brakuje. Ja podzielę się dokładniejszymi wrażeniami z używania tego telefonu w przyszłym tygodniu, w kolejnym odcinku naszego programu. Opowiem, czy udało mi się te aplikacje, których nie ma w sklepie App Gallery, zainstalować i czy da się to zrobić w jakiś prosty sposób. Natomiast skoro już jesteśmy przy telefonach, czy smartfonach konkretnie, chciałem też powiedzieć o spadku sprzedaży smartfonów. Mianowicie w lutym tego roku spadek sprzedaży smartfonów globalny to 38%. Sprzedały się 62 miliony sztuk smartfonów, czyli o 38% mniej niż w lutym 2019, kiedy się sprzedało 99 milionów smartfonów. Nie każdy producent smartfonów zanotował tak duże spadki. Największy spadek zanotował niestety właśnie Huawei ze względu na brak tych usług Google, czyli Huawei jeszcze chociażby w październiku 2019 sprzedawał miesięcznie 22 miliony smartfonów, w lutym sprzedał zaledwie 5,5. Apple w październiku sprzedał 22 miliony smartfonów, w lutym 10 milionów. Samsung relatywnie niewielki spadek zanotował, z 25 milionów do 18 milionów, a Xiaomi z 10 milionów do 6 milionów, co jednocześnie spowodowało, że Xiaomi sprzedał więcej smartfonów niż Huawei i stał się trzecim największym sprzedawcą smartfonów na rynku. Ale ja mam jeszcze, Ernest, jeden temat, tak już pozostawiając temat smartfonów, pracy zdalnej. Mianowicie
Według Gartnera co trzeci pracownik, który teraz pracuje zdalnie, nie wróci już do pracy. Jak myślisz, czym to może być spowodowane? Czy pracownicy, nie wiem, polubią pracę zdalną, czy kierownicy stwierdzą, że nie muszą wynajmować dalej biur? Znaczy, ja może się odwołam do tego, co obserwowałem jeszcze przed koronakryzysem i tego, co obserwuję teraz na jakby takim własnym poletku doświadczalnym i w otoczeniu firm, z którymi współpracujemy i współpracuję. Więc zasadniczo ten trend, żeby przechodzić na coś w rodzaju hot desku, czyli mamy wynajęte biuro, ale to jest tych miejsc siedzących dla pracowników jest no po prostu dużo mniej. Najczęściej to było 30% mniej niż ogółu zatrudnionych czy współpracujących. Ten trend był już bardzo widoczny. No, to oczywiście wynika z tego, że też powierzchnie biurowe, no jakby tutaj ceny raczej rosły w ostatnich latach. No z tego też ten boom budowlany na drapacze chmur w Warszawie. No w związku z tym firmy no w ten sposób się broniły, ale też obserwowały to, że technologia się rozwija i tak naprawdę wiele rzeczy biurowych, bo wiadomo, że nieprodukcyjne, no można, chociaż te też w pewnej części, można wykonywać zdalnie. Więc ja myślę, że obecna sytuacja tylko przyspieszy ten trend, bo po prostu ludzie, bo pracownicy często protestowali przeciwko temu, no nie wyobrażali sobie, że można przy dzieciach pracować, jak rozdzielić też kwestia higieny psychicznej, rozdzielenia miejsca pracy i miejsca wypoczynku. Niektórzy uciekali do kawiarni, ale się okazuje, że no, człowiek się do wszystkiego adaptuje i faktycznie bardzo wiele zadań biurowych, służbowych, zwłaszcza tych operacyjnych, nie takich, gdzie idziemy na negocjacje i warto spojrzeć partnerowi negocjacyjnemu w oczy, uścisnąć rękę, to pewnie też już nie wróci, ale zasadniczo przydaje się ten kontakt chociażby wizualny bez kamery. No to takie rzeczy operacyjne faktycznie daje się wszystko zrobić na odległość i faktycznie ten trend po prostu przyspieszy. I faktycznie będzie tak, że biura zaczną jeszcze bardziej niż to przewidywali pracodawcy i właściciele budynków biurowych, no bo zaczną świecić pustkami. Ale to jest tylko przyspieszenie trendu, który ja osobiście widziałem bardzo silnym już przed tą całą obecną sytuacją. Bardzo dziękuję. Ernest, dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję widzowie, że byliście z nami. Zapraszam do dalszej części naszego programu po przerwie. Będziemy opowiadać o tym, jak wykorzystać technologię do prowadzenia skutecznych wideokonferencji. Dziękuję, do zobaczenia po przerwie. Do widzenia. Witamy po przerwie. Chciałbym teraz porozmawiać ze specjalistą na temat tego, jak prowadzić konferencje, telekonferencje, wideokonferencje w taki sposób, żeby te połączenia były profesjonalne, żeby zapewnić jak najlepszy odbiór obrazu i dźwięku naszym rozmówcom. Moim gościem teraz jest Jakub Abramczyk, który jest szefem firmy Poli na Polskę i całą Europę Wschodnią, a firma Poli zajmuje się rozwiązaniami do systemów wideokonferencyjnych. Witam Cię, Kuba. Witam. Kuba, powiedz, co jest tak naprawdę potrzebne, żeby zrealizować dobre połączenie wideo? Jakie urządzenia, jaki sprzęt, jakie oprogramowanie? Tak. No, oprogramowania w tej chwili mamy bardzo dużo. Dużo platform, nazywamy takie oprogramowanie platformą do komunikacji. Najczęściej kojarzą się aplikacje typu Skype. Oczywiście mamy też profesjonalne wersje tych rozwiązań dla firm. Ale też pojawia się coraz więcej nowych gracze na tym rynku, takie jak Zoom przykładowo, BlueJeans i tak dalej. Coraz więcej jest takich rozwiązań, jeśli chodzi o samą platformę. Mhm. Oczywiście do platformy później możemy dalej rozbudowywać to nasze domowe czy biurowe studio wideokonferencyjne o różnego rodzaju urządzenia, które wzbogacają to całe doświadczenie wideokonferencyjne. No i poza całym sprzętem oczywiście mamy cały zestaw, powiedziałbym, takich miękkich elementów, takich jak tworzenie odpowiedniego środowiska, odpowiednie, najlepsze praktyki, jeśli chodzi o zachowanie uczestników i tak dalej. Jakie są najważniejsze elementy takiej wideokonferencji? Bo mieliśmy okazję kilka dni temu rozmawiać się i mówiłeś o tym, że najważniejszy jest dźwięk, co mnie, szczerze mówiąc, zaskoczyło, bo bardziej się koncentrowałem na samym obrazie, na tym, żeby ta kamera była dobrze ustawiona, żeby obraz był jak najlepszy, a o dźwięku w ogóle nie myślałem. No tak, no sama nazwa wideokonferencja sugerowałoby, że mówimy, że głównie chodzi tutaj o ten obraz i wideo, ale w praktyce tak nie jest. Dlatego, że podczas komunikacji możemy sobie pozwolić na to, żeby ten obraz chwilowo nam nawet zanikł albo był przerywany.
I nie odczuwamy tego tak bardzo jak problemy z dźwiękiem. Więc audio tutaj zdecydowanie jest najważniejsze. Przerwa w dźwięku w transmisji albo zanikanie tego dźwięku no kompletnie niszczy naszą komunikację. A jeśli chcemy, żeby zapewnić i tą najlepszą jakość dźwięku i obrazu, to czy nie wystarczy nam laptop? Ja tu nawet akurat jakiegoś laptopa wystawiłem sobie na stoliczku, bo w laptopie mamy przecież i wbudowaną kamerę, i wbudowane głośniki, wbudowany mikrofon, czy tego typu zestaw, albo na przykład właśnie telefon, który też teoretycznie pozwala nam prowadzić rozmowy, też ma wbudowaną kamerę, też głośniki i mikrofon. Czy taki zestaw jest wystarczający, czy musimy sięgać po urządzenia, które też tutaj mam obok siebie, czyli mam zestaw głośno mówiący, taki mały, i mam również akurat wasze urządzenie, tak zwany wideobar do prowadzenia konferencji. Czym takie urządzenia różnią się od tych komponentów, które mamy wbudowane w laptopy i w smartfony? No możemy tutaj mówić o jakichś różnych stopniach jakości audio. Telefon jest całkiem dobrym urządzeniem, dlatego że jest zaprojektowany z góry do przesyłania dźwięku treści rozmów. No laptop nie jest takim urządzeniem. Producenci laptopów no, próbują się ograniczyć koszty tam, gdzie jest to możliwe. Laptop nie jest urządzeniem zaprojektowanym do rozmawiania. Oczywiście w sytuacji, kiedy nie mamy innej możliwości, możemy próbować do tej klawiatury mówić. Często się to kończy nie najlepszym odbiorem naszego głosu. No pierwszym krokiem to są słuchawki, które możemy podpiąć po kablach. Też mam przy sobie akurat parę przykładów różnego rodzaju słuchawek, które możemy podpiąć sobie kable. Możemy mieć bezprzewodowe słuchawki. Możemy mieć słuchawki, gdzie jest kancelacja dźwięków zewnętrznych, tak żeby nie zbierać hałasów z otoczenia. Więc słuchawka jest takim pierwszym rozwiązaniem. Kolejnym rozwiązaniem, jeśli chcemy nie mieć czegoś na głowie, no to są różnego rodzaju, mamy to bezprzewodowe głośniczki, mikrofony, które potrafią bardzo ładnie zbierać dźwięk, jak i również pozwalają nam słyszeć bardzo dobrze tę osobę zdalną. Mhm. Jeśli chodzi o audio, no to mamy słuchawki różnego rodzaju, speakerfony, ewentualnie całe wbudowane urządzenia takie dedykowane do wideokonferencji, wszystkie w jednym, gdzie mamy i kamery, i mikrofony, i głośniki. Czyli takim najprostszym rozwiązaniem jest po prostu zainwestowanie w taki zestaw konferencyjny, sam audio, i wtedy zapewniamy tą jakość dźwięku, tak jak rozumiem, najlepszą. Tak, zdecydowanie. Mhm. To jest ten pierwszy krok, pierwszy element rozbudowywania tego systemu, żeby dobrze było nas słychać. Oczywiście nie tylko sprzęt, mówimy teraz o technologii, ale też jest kwestia samego miejsca w domu czy w biurze, gdzie się znajdujemy. Próbujemy znaleźć sobie takie miejsce, gdzie najmniej jest zakłóceń zewnętrznych. W biurze możemy, czy nawet w domu, czy w domowym gabinecie możemy sobie redukować zagłuszenia, zakłócenia przez różnego rodzaju materiały wygłuszające, panele akustyczne i tak dalej. Więc tutaj jest też otoczenie. No i mamy coraz więcej przykładów teraz dzieci wchodzących, przeszkadzających. Najczęściej teraz dużo kurierów jeździ, psy szczekają, jak kurier podjeżdża. To u mnie jest zmora, u mnie w domu akurat często. Mhm. Więc jest ta cała otoczka, powiedzmy, środowiska. Też musimy zapanować. A czy jesteśmy w stanie sobie jakoś właśnie poradzić z tym szumem w tle? Bo ja też mam taki problem w tej chwili u siebie w domu. Moje dzieci uczą się w domu, mają naukę zdalną. I oczywiście mamy problem taki, że dzieci wrzeszczą jedno na drugie, czyli jedno ma połączenie na Zoomie z nauczycielem, drugie nagle wpada do pokoju, robi wielki rozgarbiarz. Czy w jakiś sposób możliwe jest w ogóle prowadzenie na przykład kilku wideokoli w jednym pomieszczeniu? Bo to jest chyba taki problem, który podejrzewam ma wiele osób, które na przykład mieszkają w blokach i rodzice pracują teraz zdalnie, dzieci się uczą zdalnie i wszyscy siedzą w dwupokojowym mieszkaniu i muszą we cztery osoby nagle zrobić wideokola. Czy fizycznie się da? Da. Aha. Da się to zrobić. Są narzędzia sprzętowe, które pozwalają na przykład zdefiniować sobie obszar, z którego zbierany jest dźwięk. Robimy taką barierę akustyczną, jesteśmy w stanie zaprojektować czy skonfigurować tak urządzenia, na przykład Poly Studio X, które u ciebie w tej chwili jest. To jest to urządzenie, tak, które u mnie leży. Żeby zbierało tylko dźwięk w określonym promieniu, ewentualnie
na przykład do 2 metrów swojego otoczenia. Więc możemy sobie tak ten system skonfigurować, żeby wszystkie dźwięki, które pochodzą spoza zdefiniowanego obszaru, były automatycznie wycinane. I jak rozumiem, najprościej byłoby pewnie mieć jakieś słuchawki, które mają mikrofon, który zbiera tylko dźwięk najbliższy. Tak. Mhm. Tak, to słuchawki, pamiętajmy, że no są urządzeniem dla jednej osoby. Mhm. Bardzo często do wideokonferencji dołącza cała grupa, więc tutaj potrzebujemy no system do sali wideokonferencyjnej, nie tylko słuchawki tutaj nie wystarczą. A jaki to jest rząd kosztów, jeśli mówimy i o takich słuchawkach, czyli takie najbardziej ekonomiczne rozwiązania, jak się domyślam, w porównaniu do takich rozwiązań jak małe, przenośne systemy wideokonferencyjne, czy telekonferencyjne bez kamery i takie urządzenia typu właśnie takie Poly X. Jaki to jest rząd pieniędzy? No, słuchawki profesjonalne zaczynają się od kilkuset złotych i potrafią do 1,5–2 tysięcy złotych kosztować. Oj. Mhm. Urządzenie najprostsze, takie wszystko w jednym, takie, z którego ja w tej chwili w moim domowym gabinecie rozmawiam, to jest Poly Studio USB. Mhm. To jest urządzenie, to jest taki wideobar. To jest taka nowa kategoria produktów, którym czy jest... To jest wideobar, tak? Czy akurat urządzenie takie, tak? Znaczy Poly X jest wideobarem. No, akurat u ciebie jest bardziej rozbudowana wersja, dlatego że ma wbudowany komputer i może niezależnie, nie potrzebuje żadnego dodatkowego urządzenia do dołączania się do wideokonferencji. Urządzenie, które ja mam, najprostsze, wpina się do laptopa przez kabel USB. Czyli to nawet, przepraszam, że przerwę, to można po prostu podłączyć do telewizora, nie musimy mieć komputera i możemy prowadzić wideokonferencję z poziomu tylko i wyłącznie telewizora albo monitora na przykład. Dokładnie tak. Rozumiem. I takie urządzenia zaczynają się od... cena katalogowa jest w okolicach 800 euro, czyli mówimy tutaj o 3,5–4 tysiącach złotych. Mhm. No i możemy rozbudowywać to w zależności od tego, w jakim pomieszczeniu z nim chcemy zastosować, jak dużo osób ma uczestniczyć. Możemy dodawać kamery, które automatycznie kadrują grupę, które zbliżają... odgrywają taką rolę reżysera filmowego, więc potrafią śledzić mówców, zbliżać się na osobę mówiącą i tak dalej. Więc aż po wielkie systemy teleprezenc, które potrafią kosztować kilkaset tysięcy euro. Więc tutaj jest cały przekrój różnego rodzaju urządzeń w zależności od tych potrzeb, jakie mamy. Rozumiem. Czyli tak naprawdę podstawowy zestaw, dobre słuchawki to jest kilkaset złotych. Jeżeli chcemy mieć przyzwoity zestaw głośno mówiący, to jest... taki głośno mówiący bez kamery, tak rozumiem, to jest kilkaset złotych, tak? To nie jest powyżej 1000 złotych. Taki prosty, czy... no może nie tyle prosty, już dość zaawansowany zestaw wideobar to jest 3000 złotych i ta cena już potem leci w kosmos prawie że w nieskończoność. To się trochę może zagalopować. Jeśli chodzi podejrzewam, że tam można 7 czy 8 kategorii urządzeń po drodze pomiędzy tym za 3000 zł, a to za 300 tysięcy złotych. Rozumiem. Ale wybór jest bardzo, bardzo duży i rzeczywiście warto tych urządzeń spróbować, a nie tylko bazować tylko i wyłącznie na laptopie albo smartfonie. Kuba, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że była wartościowa i ciekawa dla naszych widzów. Dziękuję również widzowie i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.